Za chwilę udamy się na pole. W tej chwili prowadzimy opryski pszenicy odzimej opryskiem fungicydowym, czy dodatkiem środka przeciwko skrzypiące. Co prawda słoneczko troszkę za mocno świeci, no ale, ale trudno rozkładać to na dwa przejazdy. W nocy staramy się jednak oprysków nie robić ze względów organizacyjnych. Krótko mówiąc, operator u mnie pracuje na różnych maszynach i gdyby pracował nocy, jutro musiałby odpoczywać. Dlatego no, są to takie, a nie inne warunki. Nawet właśnie zakup tego opryskiwacza był między innymi tym podyktowany, że mimo, że są w czasie dnia takie wiatry, które są w tej chwili dzisiaj też odczuwalne, to musimy, krótko mówiąc, sobie radzić i jednak tylko rękaw powietrzny, prawdziwy rękaw powietrzny, bo wszelkie zamienniki przed zakupem tego opryskiwacza wiele firm próbowało się reklamować, próbowało, jak to się mówi, wcisnąć. Nie miałem jednak wątpliwości, że rękaw powietrzny, który sprawdziłem w poprzednim opryskiwaczu, zdał egzamin i dlatego wybór w tej chwili padł znów na Hardiego z takim samym rękawem powietrznym, Belka 30 metrów.